A sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor ORLEN. Cześć, witajcie. Jesteśmy w stanie kadry po historycznym sukcesie, ponieważ wygraliśmy drugi finał w ciągu dwóch lat. Tak dobrze nie było od lat 70. Także polska piłka się rozwija i porozmawiamy o tym w składzie. Jan Mazurek. Dzień dobry. Czy dzisiaj, dzisiaj komunizm, a nie na... Tak, dzisiaj zmienimy trochę narrację. Dobrze. Marek Szkolnikowski. Dzień dobry. Jakub Białek. Dzień dobry. Marku, przejrzałem twojego Twittera w trakcie i po meczu reprezentacji. Mam wrażenie, że nie porwało cię to, co widziałeś. No, nie było to jakieś fantastyczne <coughs> widowisko. Na szczęście zakończone wielkim sukcesem, tak jak powiedziałeś. No i... I mamy wygraną w finale dużej imprezy. Bo jednak, baraże do Mistrzostw Europy to jest coś, coś wielkiego. E, I cieszymy się wszyscy. Gra może nie, porywająca, ale 120 minut takiego widowiska, rzeczywiście, że siedzieliśmy przed telewizorami i, i nie mogliśmy się oderwać od, od, od tych wyczynów. Ale jakby jesteś zmartwiony tym, co widziałeś, tak w kontekście już euro? Czy trudno, ogólnie jest taki problem, że jeżeli dzisiaj zaczniemy mówić, że jesteśmy czymkolwiek zmartwieni, to zaraz się na nas rzucą ludzie, którzy powiedzą, ale przecież jest awans. Nie? Mamy jedziemy na to euro. Piąta impreza z rzędu. W ogóle jest jakaś tam y, chyba z osiem reprezentacji, tylko jedzie na, w Europie na pięć imprez z rzędu. Y, natomiast y, ja jestem przerażony tym, co widziałem, bo y, tak naprawdę, ta różnica między geniuszem a, a byciem niezłym w sporcie jest bardzo cienka. No i wczoraj widzieliśmy to m, chyba na wyraz wymownie, bo jeden rzut karny, i byliśmy od, krok od największej kompromitacji chyba w historii polskiej piłki, było, bo nieawansowanie z takiej grupy to, to byłoby coś strasznego. I, i, I tyle. No, Dany celny strzał. Walia, która wszyscy przerażeni, że, że nas tam rozjedzie, też zagrała fatalny mecz. No, nie dało się na to patrzeć, więc trochę jestem przerażony, no ale z drugiej strony na pewno i, i trochę oddechu dla tej kadry i dla Michała Probierza, i, i przynajmniej troszeczkę tego optymizmu. Do polskiej piłki może zawieje. Trzeba moim zdaniem spojrzeć na to trochę szerzej, bo reprezentacja Polski od lat należy do średniej półki europejskich drużyn aspirującej do tej klasy średniej wyższej. I w ostatnich latach graliśmy i z Austrią, i z Ukrainą, i z Węgrami, i wszystkie te trzy reprezentacje. Poczyniły dużo większy progres w kwestii stylu, w jakim grają, w kwestii wyników, jakie osiągają, niż Polska. A Polska poczyniła, czy też zaliczyła regres. Austriacy awansowali do. Na, na, na euro w bardzo dobrym stylu. Ralf Rangnik sprawił, że oni grają bardzo, bardzo ładną, efektowną piłkę, choć wcześniej za kadencji frankofody oni grali tak jak Polska za Jerzego Brzęczka, więc da się to zrobić, da się wykonać ten postęp nawet przy składzie wcale nie silniejszym niż skład reprezentacji Polski. Ukraińcy gra, grali dwa mecze barażowe, najpierw z Bośnią i Her z tego a później z Islandią i od 0-1 wyciągali w końcówce w dobrym stylu 2-1, mimo tego, że u nich w narodzie trwa wojna i generalnie muszą grać wszędzie indziej, tylko nie u siebie i w takich okolicznościach potrafią grać spektakularnie. A, a Węgrzy pod wodzą jednego selekcjonera od lat, od, tej, od tego meczu, od tych dwóch meczów z Polską w eliminacjach do Euro 2021 zaliczyli bardzo duży progres i to, w jaki sposób oni grają i, i imponuje, a Polacy przez 120 minut w meczu z walią nie oddali nawet cennego jest znaczy, bo nie, jest no taka... by, by, nie, by, nie by, było. Centroska. Tak, no. Oczywiście nie. E, a on no, on no. chyba że czy ten w pierwsze jeszcze sekundzie. Tak. Natomiast <laughs> jest ta narracja, że my musieliśmy tak zagrać, żeby awansować i trzeba było ten mecz przecierpieć. Natomiast mam wrażenie, że w ostatnich latach było trochę za dużo tych meczów, że trzeba tak zagrać. Żeby gdzieś się dostać i przejść. Bo z Meksykiem w podobnym stylu zagraliśmy. No my to cierpienie to mamy w tak. DNA chyba wpisane i ja się tutaj absolutnie zgodzę, że moglibyśmy taką samą rozmowę odbyć 6 lat temu i obawiam się, że, że za kolejne dwa znowu będziemy w tej samej sytuacji, bo my nie dość, że nie robimy żadnych postępów. To jest właśnie absolutny regres. Ta reprezentacja nie ma. Żadnego stylu, nie ma żadnych wypracowanych schematów, no jedyne co można rzeczywiście oddać Michałowi Probierzowi, że posprzątał trochę te stajenia Ogiesza no i, i na pewno pracował sobie Praktycznie no już taką jedenastkę żelazną, tam oczywiście będziemy się spierać, bo moim zdaniem Bednarek nigdy w tej reprezentacji już nie powinien zagrać i, 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 i trzeba by się zastanowić nad tym partnerem dla Lewandowskiego, bo Świderski w słabej dyspozycji. Natomiast... No no z... To jeden mecz gorszy. W zasadzie zgrupowanie no, całe. Zgrupowanie, ale nie? Pierwsze zgrupowanie Tak, ale tak, dlatego zobaczymy. Też nie? Ma, jeszcze... ma prawo, żeby raz wypaść gorzej po prostu. Absolutnie. Tak, że zawsze na dobrym z poziomie. chyba Absolutnie walczy. tak. No, ale jeżeli szukamy tam tego takiego, tej jedenastki optymalnej, no to powiedzmy, że jesteśmy bardzo blisko, bo bardzo dobre zgrupowanie Slisza, świetnie zbudowany Piotrowski. Gdzieś tam e, nawet ten Piotrek Zieliński, który nie gra za dużo fajnie wygląda. Świetne wahadła. Defensywa no, poza, poza Bednarkiem też super, więc jesteśmy dużo bliżej, bo jeszcze te pięć meczów temu no to nie mieliśmy tak naprawdę ni niczego. To ni ni tak jak u Kononowicza, no nie, nie... Tam powiedzmy, że wiadomo było, że zagra szczęśliwy Lewandowski i, i, i tyle. Czy czynimy jakiś progres z tego, co, z tego, co mówisz, bo mi się wydaje, że ładnych zwycięstw my mogliśmy oczekiwać na Mundial 2022, bo wtedy jechaliśmy tam jako w miarę poukładana kadra, bez jakichś większych problemów, która oczywiście ten awans wywalczyła w barażu, natomiast to był awans na Mundial. O wiele trudniej się dostać na Mundial niż na Mistrzostwa Europy, więc to, że przez baraż... Oczekiwałeś ładnych zwycięstw na Mundialu 2022? Bardziej niż bardziej niż dzisiaj oczekiwałem takich zwycięstw, no bo dzisiaj ja jestem fanem jednak robienia małych kroków, no mamy kadrę, wiem, że w... Co studio mówię o Mołdawii, no ale to odcisnęło bardzo duże piętno na mojej psychice i podejściu do reprezentacji Polski. Mamy kadrę, która miała dwa mecze z Mołdawią. Mecze, ten drugi był meczem w zasadzie o wyjście o przejście do, do Mistrzostw Europy i, i my nie potrafiliśmy tam wygrać. Więc to, że dzisiaj pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy po takim meczu, który nie był efektowny, nie oglądało się go dobrze, wynudziliśmy się i w zasadzie od początku wskazywało na to, że prawdopodobnie dojdzie do karnych, bo widać było, że obie drużyny nie chcą się otworzyć, a jak oglądaliśmy jakieś akcje, to one i tak były tak zagardy raczej wyprowadzane. Więc to, że... Podobało mi się to, że nie wyszliśmy na ten mecz z pełnymi gaciami, tylko zagraliśmy taką w miarę nasz futbol na naszym poziomie. To, że ten poziom jest niski, no to jest inna sprawa. Natomiast nie było tak, że się przestraszyliśmy, że nagle nam odcięło, odcięło mózgi czy, czy odcięło prąd w nogach. Absolutnie czegoś takiego nie, nie oglądaliśmy, więc tak patrząc na te małe kroki, no to to jest mały krok do przodu względem Mołdawii, względem tego meczu z Czechami, gdzie w zasadzie no, po trzech minutach w pierwszym meczu Santosza mieliśmy po, 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 po meczu, a, a tutaj wyszliśmy na dużym spokoju i te 120 minut wytrzymaliśmy, więc tak małe kroki do przodu stawiamy, moim zdaniem. Michałowi Probierzowi, moim zdaniem, należał się brawa, tak samo jak Michniewiczowi należała należało się. Należały się brawa za to, że ten mecz ze Szkocją też się fatalnie oglądało. Czyli jego debiut jako trenera reprezentacji, ale po tych dwóch czy trzech dniach potrafił dobrą taktykę ułożyć na, na Szwedów. I patrząc na karierę Michała Probierze, który w 2022 roku, czyli w tym momencie, kiedy Polska pokonywała Szwedów, obejmował na dwa dni Termalikę, która szła na spadek z eksaklasy i ostatecznie spadła z tej eksaklasy i zdążył w te dwa dni jeszcze zr zrobić kilka transferów, co było absolutnie dziwaczne. To to, że Michał Probierz potem został selekcjonerem u 21, doprowadził do sytuacji, kiedy oni nie przegrywali meczów. 15 potem... meczów z rzędu bez tak, porażki Probierza jako selekcjoner. Tak. I, I potem został z selekcjonerem reprezentacji Polski w najgorszym momencie od wielu lat, pod w, kiedy ta drużyna wodzą Fernando Santosza była całkowicie rozbita i sprawił, że może nie graliśmy jesienią dobrze, ale przynajmniej zaczęliśmy jako tako walczyć, co było oczywistością i tak to powinno wyglądać, tylko nie potrafiliśmy dołożyć do tego piłkarskiej ich jakości. Tak teraz ten swój taki pierwszy rozdzialik zamknął tym, że reprezentacja Polski zwalił po raz pierwszy, Pierwszy od meczu z Francją i tej pierwszej połowy wyglądała tak, jakby wyszła na boisko i, re, i realnie chciała zawalczyć z przeciwnikiem równym albo lepszym od siebie i to no się mogło podobać. Na pewno to, że ta drużyna wyglądała lepiej mentalnie, bo ja się bałem, że będzie jak z Czechami yy, czy z Albanią chociażby, to, to na pewno duży plus Michała Probierza, bo widać, że ta drużyna staje się właśnie drużyną. Natomiast co boli martwi to że nie wiem czy wyście widzieli nas, nasz jakikolwiek pomysł na atak a po drugie jeśli waliczykom wystarczy wystawić dwumetrowego chłopa na do przodu, i, i to nam sprawia kłopoty, to, to jest ciężko za znaczy, pozostanie. To było niesamowite, co ten kefer mur wyczyniał, bo tak naprawdę każde dośrodkowanie tak. kończył strzałem. No jak byłby piłkarzem, to pewnie strzelił 3-4 bramki. Bo nawet jedną sytuację miał taką, że rzeczywiście sobie wypracował pozycję, akurat tam świderski jakoś, nie wiem, dziwnym trafem go, go, go krył. i i, I uderzył w kierunku bramki w bardzo korzystnej sytuacji. Na szczęście nie trafił. Później y, parada szczęsnego też, też fenomenalna. Natomiast y, nie było żadnego pomysłu z przodu, to jest oczywiste. Ta walia grała fatalnie. Y, stałe fragmenty, no to, to, to jeżeli sobie złożymy ten to rozpoczęcie z połowy, co mówiłeś, pierwszy strzał na bramkę, plus ten rzut wolny ze Stonią, no to też widać, że tam jeszcze no, no, nad czymś pewnie pracuje ta reprezentacja, ale jeszcze trochę czasu potrzeba. Natomiast tak, no małe kroczki są, tylko mi się wydaje, że jakby umysł kibica to trochę jak w Tedzie że że my mamy pamięć złotej rybki i my te małe kroczki robimy, natomiast zapominamy o tym ogólnym obrazku, który jest, który jest po prostu fatalny, bo od Euro 2016 ta reprezentacja nie, nie, nie istnieje. No tam powiedzmy jest jakieś, by, by było to światełko w tunelu i ten baraż ze Szwecją, gdzie nam się wydawało, że tych Szwedów w końcu pokonaliśmy. Fantastyczny zespół. Okazuje się, że ci Szwedzi są po prostu najgorszą reprezentacją chyba w historii Szwecji, bo, bo ostatnie ich wyniki są. Są dramatyczne i, i te małe kroczki rzeczywiście robimy, natomiast nie robimy dużych kroków, bo jeżeli znowu spojrzymy na to, że w XXI wieku mamy 13 selekcjonera, a nie, nie wiem, czy wiecie, ile Niemców Niemcy mają w historii. Nagelsmann jest którym w historii selekcjonerem Niemców? 13. 12. Okay. Tak. I, i, I tyle. I mieliśmy. Tak naprawdę, jeżeli z tych. A my mieliśmy 70 selekcjonerów. Za każdym razem oczywiście przypominam, że mój pradziadek był pierwszym, wiesz, bo to mu to mąż, <grym <grym Tak, czułem. Tak <grym> pozdrawiamy wszystkich internautów. po to była ta cała to była historia, historia? To Nie, ale po to była to, żeby zadać wam jedno, jedno pytanie: czy z tych 70 ilu. Pracowało więcej niż 4 lata, bo uważam, że, że w sporcie olimpijskim, w piłce, no to powiedzmy, że taką realną ocenę danego trenera, no to, powie, to, to, to jest te 4 lata to jest minimum, że od, od jednej dużej imprezy do, do drugiej trzeba dać dwie, dwa, dwie pełne, dwa pełne to cykle eliminacyjne. Nawałka, górski, piechniczek. To trzech takich oczywistych. Którzy... No, na Wałka w zasadzie dwa cykle pracował. Tak, może Nawalka? troszeczkę więcej niż 4 lata, ale dwa cykle. 5,5 no tak, roku okay, na Wałka. Okay. Tak. Górski 5,5 roku, Piechniczek 4 e, i Józef tak. no to 7, ale to, Natomiast... to są lata 30. I... Ta kadra po 2016 roku, czyli po euro, funkcjonuje w taki sposób, że eliminacje w, w pierwszej połowie po 2016. Była uzależniona całkowicie od Lewandowskiego. Jeśli Lewandowski dobrze grał, to my pojechaliśmy na mundial w kraju na R, dzięki niemu. Natomiast tam grał słabo i odpadliśmy. A teraz funkcjonujemy dobrze dzięki Włociechowi szczęsnemu i dzięki niemu wyszliśmy z grupy na mundialu w Katarze. Chociaż też powinien powiedzieć w kraju na K. Chciałbym, by, chciałbym być konsekwentny i dzięki niemu jedziemy na, yy, tak Euro -w -24, w na N. Na, na Euro i 70 lat temu powiedział, że, że do kraju na N. A... Yy, a a jak był słaby na Euro 2020, bo był słaby, to nie wyszliśmy z grupy. Więc przez najpierw Lewandowski definiował tę kadrę, teraz definiuje już Szczęsny. Gdyby, tak. gdyby, gdyby Szczęsny na mundialu i teraz bronił tak, jak bronił do, do, tych, do tych czasów, czyli w ogóle nie bronił w zasadzie, to byśmy nie, nie, nie mieli ani tego turnieju, ani tego. Paradoksalna jest ta kariera Szczęsnego, bo jeśli spojrzysz sobie na strukturę reprezentacji Polski, to tych zawodników, którzy debiutowali u Adama Nawałki albo stanowili trzon drużyny Adama Nawałki, choć to, to to jest ich kilku, choć są w trochę gorszej formie. Później y, kilku piłkarzy, którzy dzisiaj stanowią sile tej repre reprezentacji wprowadził Brzęczek, y, Souza, y, probierz wprowadził na przykład Piotrowskiego, ale y, y, i Lewandowski i y, y, y Szczęsny debiutowali w bardzo czarnych, y, w czarnym okresie reprezentacji y, Polski i trochę paradoksalna jest ta jego y, kariera w y, reprezentacji, bo kiedy te inne gwiazdy, największe polskie w 20 w tym pierwszym wieku, czyli Lewandowski, Piszek Boszczykowski, czy Grosicki przeżywali swoje złote momenty, na przykład na Euro 2016, czy właśnie za tej kadry nawałki, to on zawodził i zastanawialiśmy się, dlaczego Wojciech Szczęsny jest kolejnym bramkarzem topowych europejskich drużyn po Jerzym Dudku, który kiedy przychodzi mu grać w reprezentacji Polski, to nie potrafi nawiązać do tej swojej pozycji w klubie, dużym europejskim, a faktycznie jest tak, że kiedy już Baszczykowski nie gra w piłkę, Piszczek gra w trzeciej polskiej lidze. Kamil Grosicki jest tylko zawodnikiem do robienia atmosfery i podnoszenia wszystkich na duchu, a Robert Lewandowski w reprezentacji przestał strzelać tak często je jak strzelał, to Szczęsny właśnie wszedł na poziom absolutnie topowy i kapitalnie się go pod tym względem ogląda. Bardzo szkoda, że że, że Wojciech Szczęsny skończy karierę prawdopodobnie po tym euro 2024, bo nawet wczoraj na ATVP na powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby zostać w tej kadrze dłużej po tym euro. Bardzo szkoda, rzeczywiście bardzo szkoda. Natomiast, kiedy wygrywa się poprzez rzuty karne, no to z automatu bramkarz jest stawiany na piedestał, no bo to oznacza, że albo tamci strzelcy przeciwnej drużyny nie, nie trafili w bramkę, albo bramkarz obronił. Ale zupełnie mam wrażenie, zapominamy w tej dyskusji o tym, że my perfekcyjnie tę kardę wykonywaliśmy też. I pięć strzelonych karnych w taki bardzo pewny sposób. I tutaj też trzeba docenić naszych, naszych strzelających, że. E, Otóż, też, trwa, trwa, te strzelają. też mam wrażenie, że jakby tam. Był chociaż drugi bramkarz Leicester, to jedno by wyjął. No tak, zawsze jest jakby, zawsze jest a, bo... No, było, dwa razy był blisko. Jesteśmy, ale, był blisko, blisko bardzo, blisko, tak, bardzo no, blisko. Malutki ten chłopczyk był. No okej, okay, ale wiesz, no jeżeli, jeżeli odpowiednią siłę włożysz w uderzenie, no to nawet no, jeżeli no. bramkarz jest no, blisko, wiadomo, Nie no, wiadomo, wiadomo. Grali w Cardiff, musieli też strzelać te karne na, 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 na stronę kibiców yy, walijskich, bo trudno było, żeby na, żeby na polskich byliśmy w rogu. To wiadomo, to trzeba docenić. Ale też nie było tak, że Szczęsny jakoś uwijał się jak w ukropie, Bóg wie jak. No Jest ta interwencja kapitalna absolutnie przy murze. No, kiedyś by tego nie obronił. Kiedyś Szczęsny by tego nie obronił? W kadrze nie. No tak, bo Szczęsny faktycznie, zwłaszcza w tych takich najważniejszych momentach nie dojeżdżał, najważniejszych momentach, na dużych turniejach nie dojeżdżał. Wojtek Szczęsny był taką trochę zawsze... Obietnicą dobrego bramkarza, albo inaczej, takiego gościa, że musisz go wstawić do pierwszego składu, no bo kogo, ale on, on ci nie dojeżdżał. A teraz zaczął dojeżdżać w tych największych momentach, więc tym bardziej szkoda, że kończy karierę. Panie Wojtku, proszę to jeszcze przemyśleć. My przez wiele lat byliśmy trochę zakładnikami też Wojtka Szczęsnego, że nikt nie miał tyle odwagi, żeby go posadzić na ławę, tak. a, a z drugiej strony zasługiwał na to przez długie lata, bo, bo ta jego przygoda z reprezentacją była takim pasmem niepowodzeń. Pamiętamy Euro 2012, czerwona kartka, później przy Euro 2016 turniej Fabiańskiego, 2018 znowu tam z Senegalem, te, 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 ta historia. Ani jednego celnego strzału nie obronił wtedy. Nie obronił ani jednego celnego strzału, tym nawet tych, nawet poza tymi dużymi turniejami to nie było takiego meczu. Słowacją. Kiedy on by coś, dokładnie, Słowacja, żeby on coś nam obronił, no tam z Niemcami jeszcze za nawałki, w miarę niezły mecz. No i rzeczywiście takie chyba przełamanie to był ten mecz ze Szwecją i, i, i Barasz, bo, to, bo tutaj świetnie szczęsny mhm. bronił. No bo z Hiszpanią kręgają. I z Hiszpanią też był niezły. Natomiast ja się, ja, się, ja się tutaj zgadzam absolutnie, bo z Hiszpanią nic nie obronił. Kibice... Nie, tam no tak, tak. miał, miał. Kibice, a a jedno przy Moracie. Tak, kibice, kibice tak teraz opowiadają o tym, że, że fantastyczna seria jedenastek, że Szczęsny broni karny, natomiast no słuchajcie, no, na pięć karnych jeden obronił, przy czterech nie był nawet blisko. To jest po prostu też szczęście bramkarza, że, że, że ten ostatni walijczyk tak naprawdę... Nie, fatalnie dobrze, strzelił tego karnego. Dobrze, nie, ale to, 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 to tak, nie, nie, nie deprecjonujemy tego. Natomiast my w ogóle te karne strzelamy nieźle, bo y, mieliśmy y, cztery serie chyba tych rzutów karnych z tego, co, co, co pamiętam, i Kobłaszczykowski nie trafił. Y, w historii. Trzy, trzy chyba, że jeszcze Puchar Tajlandii. Y, tak, z Pucharem Tajlandii i my tam wszystkie trafialiśmy te karne poza właśnie tym jednym feralnym y, Kuby. Hmm. Ciekawa była ta statystyka, że Wojciech Szczęsny był pierwszym bramkarzem w historii Polski, który w serii rzutów karnych obronił jedenastkę. Jakąkolwiek. Tak, nie? To jest, to jest pierwsza, to nie jest nie pierwsza jedenastka obroniona no przez Na jego miejscu bramkarza. miałbym pokusę, żeby skończyć karierę w kadrze dzisiaj. Dzisiaj? Jak, <laughs> Rados, jak Radosław Sobolewski przed Euro 2008. <laughs> I wyszedł na tym dobrze. Radosław Sobolewski. Natomiast czy, czy będziemy jakoś tam strasznie płakać za Wojtkiem Szczęsnym, no, no jakby pewnie tak, bo to jest kwestia też naszego przemijania, <laughs> bo, bo ten szczęsny zawsze w tej kadrze był i, i, i jak zaczynał, to, to się później okazuje, że to 15 lat minęło i my jesteśmy o te 15 lat starsi. Natomiast jeżeli mamy bułkę grabarę, tam jeszcze jest paru młodych chłopaków, to bez przesady. No. Myślę, że sobie doskonale damy radę i, 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 i też, też na pewno. Czasami trzeba na tych młodszych postawić i, 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 i życie toczy się dalej. No. A idąc dalej do obrony, jesteście tak samo radykalni jak Marek i Jan Bednarek, ale już stymowałem nie powinien grać więcej w kadrze? Nie wiem, czy więcej w kadrze, tak definitywnie, ale... ale jak Jan Tomaszewski, muszę zawsze Małe <laughs> Ale Szkolnikowski grzmi. <laughs> grzmi, tak dokładnie. Nie wiem, czy definitywnie, no bo wciąż jest względnie młodym chłopakiem i, i tak ten szczęsny rzecz, o którym rozmawiamy, może być tak, że jak złapie trochę więcej doświadczenia i, i gdzieś sobie w głowie bardziej poukłada jakieś, nie wiem, rzeczy związane z ciśnieniem wokół meczą, to to, to to się okaże naszym jednym z najlepszych zawodników w linii defensywnej. Potrafię sobie to wyobrazić, natomiast aktualnie, no to jak najdalej od wyjściowego składu, jak najbliżej trybun, albo telewizora. E, wszedł wczoraj Bartosz Salamon i jeśli chodzi o naszych defensorów, chyba był najlepszy. Wprowadził jakiś spokój. Ten, tak. W ogóle bardzo, bardzo dobra zmiana selekcjonera, bo rzadko się zmienia środkowych obrońców na końcówkę meczu. To nie jest taka... Albo zły pierwszy szan. skład. E, do, albo zły do, do, pierwszy Dopim się wzmógł, jak szedł Salamon. E, tak. Tak. Przepraszam za sucharę, ale... Tak. <szedł> zdecydowanie się dopim wzmógł. E, no i ten Salamon na Naprawdę się okazał mega pewnym gościem, więc jeżeli gość z ekstra klasy, bez jakiegoś wielkiego grania w kadrze, bez rytmu meczowego, bo on oczywiście teraz gra wszystko w Lechu Poznań, natomiast kilka miesięcy z wiadomych powodów przesiedział w domu i on daje radę, no to. Imponował mi jego spokój. On przyjmował się na klatkę, zagrywał sobie takim półwolejem. No bo to jest do, dobry piłkarz, no i, i, i trzyma ciśnienie i, i, i rzeczywiście tutaj ta zmiana świetna, natomiast... Ale też pytanie, czy jakby zagrał od początku, czy grałby równie pewnie, no bo jednak Ciwaliczycy byli no, zmęczeni. Potem. Ja się z Kubą nie zgodzę z tym Bednarkiem, bo facet ma 27 lat, 150 ileś tam meczów w Premier League, chyba 50 parę meczów w reprezentacji naszej w pierwszym składzie i... Jeżeli my mamy czekać, aż on oswoi się z atmosferą boiska i, i, i zacznie gdzieś tam te, te presje unosić, to... No, no, są tacy zawodnicy, którzy po prostu wydaje się, że za każdym razem dostają szansę i później jej nie wykorzystują w kadrze. Nie wiem, jak Karolinetti, jak e, e, paru takich zawodników już, e, już było. No i oczywiście, no, wiadomo, Janek Tomaszewski grzmi, że już nigdy więcej nie powinien zagrać. No, pewnie niech sobie usiądzie na tej ławce, zobaczymy jak zareaguje. Jeżeli znajdziemy kogoś lepszego, no to, to wtedy go nie będziemy powoływać, ale, ale na pewno Salamon tutaj jest zdecydowanie lepszym wyborem dzisiaj. Stał się trochę Bednarek takim symbolem reprezentacji Polski z czasów, w których ta reprezentacja nam się nie podoba. Te jego banały z konferencji prasowej, to jego takie przeświadczenie, że reprezentacja jest niekochana i musi być oblężoną twierdzą, a do tego cholerna elektryczność i taki brak jaj na boisku, bo to go na przykład różni od Kamila Glika, któremu bardzo dużo można zarzucić w kwestii w kwestiach piłkarskich, że Glik faktycznie, jak wychodził na boisko, to widać było, że jest liderem tej defensywy. O Obednarku tego powiedzieć nie można, mimo że kolejni selekcjonerzy chcieli z niego tego lidera zrobić. I dzisiaj mm, dużo lepiej ogląda się Kiviora, dużo lepiej ogląda się Dawidowicza, dużo lepiej oglądało się Salamona, którzy są bardziej nowoczesnymi stoperami, i mimo tego, że, że nie będą na tym tyłku jeździć, tak jak Glik, bo to nam się zawsze najbardziej podobało, jak ktoś tam w pierwszym tempie wjeżdżał w ślizgiem komuś w nogi, to to jednak ich, ich ogląda się lepiej, bo prezentują wyższą piłkarską klasę. Ja nie wiem, czy, czy Bednarka całkowicie odstawić od reprezentacji, ale skoro na przykład Walukiewicz bardzo dobrze radzi sobie w Serie A i jest chwalony, to dlaczego Walukiewicz miałby być niżej w tej klasyfikacji od ciągle zawodzącego Bednarka, a mamy piłkarzy lepszych w pierwszym składzie Dawidowicza, Kiwiora, mm. Salamona. Idąc dalej, podobały mi się w defensywie wyhadła nasze, bo baliśmy się. No bo nie w ofensywie. No, 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 no bo nie w ofensywie, a baliśmy się trochę tego, że nie będą asukurować szczególnie mm. Bednarka, to się udawało i też muszę pochwalić Przemysława Frankowskiego. chyba największy progres w kadrze na przestrzeni ostatniego roku. Trudno sobie wyobrazić teraz pierwszy skład bez niego. Tak, bez dwóch. A niedawno jeszcze trudno mi było sobie wyobrazić pierwszy skład z nim. Tak, bo on chyba ma około 40 albo może nawet 40 meczów reprezentacji polskiej. 40 Polski. albo 41. Tak. Wczoraj sprawdziłem na Transfermarkt, tylko nie wiem, czy za A ale dopiero ta druga połowa jest dobra. Z, z czego tak naprawdę niewiele takich zauważalnie dobrych, aczkolwiek on bardzo dobrze się rozwija, bo faktycznie z Polski poszedł do MLS, w MLS się rozwinął, udało mu się odnaleźć w lidze francuskiej, gdzie był taki moment, że nawet wymieniano go w gronie czołowych wahadłowych, czy czołowych, no może nie skrzydłowych, ale właśnie wahadłowych tych rozgrywek, wtedy kiedy Lens robiło wicemistrzostwo Francji i, i, i Rozmawialiśmy przed tym meczem z Walią i on sprawia takie wrażenie gościa, który, który prezentuje dokładnie taki mental, jaki powinien reprezentować reprezentant. Polski. Nie ma tej takiej martyrologii, przekonania, że reprezentacja Polski jest nie nielubiana, nie ma pretensji do całego świata. Dobrze diagnozuje rzeczywistość jak mu, jak powiedział, że słabo zagrał na Mundialu i graliśmy w słabym stylu, to powiedział, że nie czuł satysfakcji po tym awansie, bo faktycznie mógł nie czuć, skoro grał słabo, skoro mu nie szło i jeszcze reprezentacja do tego grała brzydki futbol, a w tych meczach zarówno z Estonią, kiedy strzelił istotną dla nas bramkę i w tym meczu, kiedy nie dawał się objeżać w defensywie, asekurował, wracał i moim zdaniem w ofensywie wcale nie, nie grał tak słabo, bo kilka jego akcji było, było ciekawych, to Jakie? Nie wiem, miał ze dwa niezłe dośrodkowania, To co, 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 jak na skalę tego, jak gra. jedna na godzinę. Tak, więc <noise> e, e, dzisiaj Michał Trela napisał na weszło, że gdyby, że, że my w, jesteśmy w ciągle takim poszukiwaniu e, kolejnych Lewandowskich i Zielińskich, a gdyby w reprezentacji Polski było więcej takich piłkarzy solidnej europejskiej półki, jak przemysł frankowski, to reprezentacja by nie miała problemu z tym, żeby awansować na. Euro. I ja się z tym w pełni zgadzam. Czy Frankowski to jest taki przykład? Przepraszam, że to taki bardzo. taki przykład chyba zawodnika, który y, też w pewnym momencie wydawało się, czy ta kadra to nie są za duże buty dla niego, że sobie w niej nie poradzi, że tam nie ma liczb, że jest takim zawodnikiem typowo klubowym, ale rzeczywiście tutaj y, szacunek i, i, i czapki z głów, bo. Imponujący jest ten właśnie rozwój taki organiczny, że, że on z meczu na mecz, z sezonu na sezon jest coraz lepszym piłkarzem, coraz więcej daje tej kadrze i rzeczywiście dzisiaj jest jednym z jej liderów. No, a po drugiej stronie zalewski, który tam fantazji trochę dorzucił, więc rzeczywiście jeszcze. Przed chwilą i to, i to znowu trzeba przyznać Michałowi Probierzowi, że jeszcze przed chwilą nie mieliśmy wahadeł, a teraz tak naprawdę mamy dwóch pewniaków. I, i jeszcze wracając do tej defensywy, no to, to, to myślę, że bardzo ciepłe słowa też trzeba powiedzieć o Dawidowiczu, który który po prostu no, no, gdzieś tam znowu został z dla tej kadry wyjęty i, 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 i dał radę, i, i zdrowie dopisało, i, i rzeczywiście dobre decyzje. Mamy mocne wahadła i mamy też ekskluzywnego rezerwowego, bo Matty Cash, nie wyobrażam sobie dzisiaj pierwszego składu dla Matty'ego Cash'a. On pewnie pojedzie na Mistrzostwa Europy, mimo że zawodzi, no, ale taki gość na ławce rezerwowych to on poszerza pole manewru i, i to świadczy o jakimś bogactwie personalnym na, na tej pozycji. Jeśli chodzi o, o też o wahadłowych, to nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale pewnie tak, ale y, warto powiedzieć, że zmienialiśmy ustawienie i graliśmy taką trochę hybrydą, trochę jak za Paulo Sousy, tylko tam ta asymetria była rozłożona na lewą stronę czyli to kiwior stawiał się lewym obrońcą, zwłaszcza przy, przy ataku pozycyjnym. Y to też fajnie grało w polskiej reprezentacji. UFAB zaczęło się robić. Tak? Wiele, było, wiele było. Na razie gra Na razie gra. Wiele było dyskusji, czy 4-4-2 czy 3-5-2 powinniśmy grać. A zagraliśmy trochę tak, trochę tak w tym najważniejszym meczu. I no, Cash to teraz nie wyobrażam sobie, że wygra rywalizę z Fankowskim. Oczywiście jeszcze jest trzy miesiące do turnieju. Ale tak jak Tomek Świękała mówił, to bardziej z Zaleckim może rywalizować tak naprawdę. No tak, tak, wydaje mi się, że tak. Bo Frankowski może zagrać i na prawej, i na lewej. Co też jest jego mega tutaj. Może zagrać i na, jako lewy obrońca spokojnie. Na, na ofensywnego pomocnika żeby może wystawić, bo tak też grywał w kadrze. Też Metikasz ma na razie średnią dobrych meczów w kadrze Karolinę, ty podejrzewam, jakby to podzielić. Albo, albo i gorzej. Albo i gorzej. No bo z Holandią Tak i ze z Francją, dobrze. I ze Szwecją wtedy na Baraszo. Tak dobrze zagrał tak, wtedy? Dobrze zagrał. Wtedy, a z Holandią strzelił Gola, ale wcale tak dobrze nie zagrał. Ale to widzisz, to tak mówię trochę z głowy, bo na meczu z tak. Holandią nie widziałem, bo byłem. Tak, to tam wcale dobrze nie zagrał, ale strzelił Gola. Faktycznie mało ma tych meczów, ale trzeba mu oddać, że oglądał ten wczorajszy mecz, bo na Twitterze napisał szczęsny. Więc po meczu, więc to, że. <laughs> ja, może ja, na twarz zalogował się jak bym był w Anglii, na w Anglii był, to bym nie oglądał tego meczu. Ale no, to mamy taką czwórkę tych wahadłowych przyzwoitych, bo jeszcze z tego tak. liczę. Tak. Jeszcze Tymek Puchacz was wszystkich zaskoczy, zobaczcie. <grym> tak. Nie zaskakuje, że wciąż jest tutaj Tymek Puchacz. Nie no, dobrze, dobrze zagrał ze Stonią. A po co my pojedziemy na euro? W jakim celu? Punktowym, stylowym. Hmm. Ciężko mieć oczekiwania, moim zdaniem, patrząc na tę grupę i patrząc na to, w którym momencie znaleźliśmy się jako polska piłka. Moim zdaniem, to euro bardziej bym postrzegał nie w kategorii tego po co my jedziemy. Jeśli chodzi o wynik sportowy, jakiś wynik punktowy, tylko to, że to euro może nas uratować jako w ogóle polską piłkę. Może nie zabić zainteresowania polską reprezentacją. Nie mówię, że nikt by się nie interesował, ale myślę, że mocno by dostała po tyłku reprezentacja po tym 2023 roku, gdyby nie skończył on się wyjazdem na Mistrzostwa Europy. Dużo osób by się odwróciło. Cały ten biznes piłkarski by podupadł, bo coraz mniej, nie wiem, chociażby sponsorów chciałoby się reklamować przy reprezentacji Polski. Czyli Polscy się cieszą. Że zarobisz? Gdzieś tak, o, oczywiście. I że ludzie w ogóle związani z polską piłką y, będą mogli zarabiać. Y, no po prostu wydaje mi się, że całe zainteresowanie polską piłką bardzo mocno by podupadło, gdyby, gdyby nie to. No i byśmy się mogli tak systematycznie zakopywać, jak Norwegowie chociażby, I gdybyśmy raz przeoczyli imprezę. Bo no, na mundial też byśmy się mogli nie dostać. No i tak byśmy się już zaczęli przyzwyczaić do tego, że jesteśmy w ciemnej D i nawet byśmy się tam mogli zacząć urządzać. No, ale jesteśmy na piłkarskich salonach co prawda w ubłoconych butach i, i, i wepchnęliśmy się tam bez zaproszenia, no ale, ale jesteśmy, no chwilę sobie tam posiedzimy, popatrzymy jak inni się bawią i pewnie, i pewnie wrócimy do domu, natomiast no nie, jakbyśmy tam nie awansowali, no to, 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 to przecież to byłby jakiś, jakiś absolutny skandal. No 24 zespoły, jedzie tam y, Gruzja, Słowacja, Słowenia, Albania, y, Szkocja, Rumunia, Węgry, gdzieś tam Turcja z martwych też do tej piłki dużej. No praktycznie każdy tam jedzie, no to, to jesteśmy. No. Holendrzy pokonali Szkotów, którzy jadą też na to euro niedawno, cztery do zera. Fr Francja jest całkowicie poza, poza naszym zasięgiem. Chodź... Dobrze gramy z nimi trzeci mecz. Tak. No o to wiesz, trzeci tam akurat na, na remis, bo z, z Holandią <śmum> jest łatwe trzy punkty. <śmum> <śmum> Za Austrią ale... trzy mamy sześć i z Francją po <śmum> pierwsze miejsce, ale to się możemy trzeba, zawsze na remis umówić. Trzeba powiedzieć, że hmm, yy, chyba w Węgrzy na tym Euro 2021 trafili też do grupy, w której yy, byli Niemcy była Portugalia i była Francja hmm. I, i, i Węgrzy z, na z Francją potrafili o tak który nie bym chciał jak Węgrzy w, tak, tak, bo... potrafili Scyla. powalczyć tylko, że oni też grali na swoich chyba stadionach więc tam był bardzo fajny klimat podczas tych meczów i dobrze się to oglądało a Austriacy też moim zdaniem aktualnie są całkowicie poza zasięgiem reprezentacji Polski choć i już zeszła ta taka presja awansowaliśmy bo musieliśmy awansować w jednym meczu możemy ich pokonać na 10 punktów w mecz z Belgami do. mieli Austriacy na przykład i tamten tak, tak. rangnik super. Drużyną. Na 10 byśmy przegrali. Na 10 z Austriakami obecnie byśmy przegrali 6, tak, no ale jeden możemy wygrać. Wystarczyło zobaczyć, jak oni zaczynali ten chyba po, ten poprzedni mecz, kiedy od, zaczęli rajd od. Od tego koła środkowego i w szóstej sekundzie strzelili gola, jak okay. myśmy zaczynali, kiedy oddaliśmy piłkę. No próbowali powtórzyć, tylko nie było komu rajdu zrobić. Paweł, to jest, Paweł, to jest super, co ty robisz, bo to właśnie, zaczynamy znowu, wpadamy w ten sam wir i ciąg wydarzeń. Już zaczyna się pompowanie balonika, już że jeden mecz możemy wygrać. Nawet słuchaj, na 10 meczów z Francją może jeden też wiesz, jakoś tam mm. się uda. W jednej z, na kogo, na, kogo możemy? na 25. pięć. Ja już. już teraz może drogę. Ale by się bardzo źle czujemy w sytuacji, kiedy jesteśmy faworytami, bo nie wiem, to ta grupa eliminacyjna do Mistrzostw Europy chociażby, no mówiliśmy, że awans z tej grupy to w zasadzie oczywistość, Celem jest to, żeby Fernando Santos odmłodził tę kadrę i jakiś wybudował nowych liderów, odstawił Krychowiaka, e, znalazł następcę dla Glika, wypracował jakieś nowe rzeczy, młodych poprowadzał. To był nasz cel na eliminację. E, e, więc... zrobił pod waliny, co zrobił, podwaliny, wielki sukces. I premię dostanie, dostanie <laughs> więc wielkie zasługi portugalskie dla polskiej piłki. Mieliśmy na Euro 2020 też taką grupę łatwą. E, no i jak się skończyło, to pamiętamy. Euro 2012, no, grup którą rozjeżdżamy. No przecież nie ma w ogóle szans, że my z takiej grupy nie wyjdziemy, grając u siebie na własnych stadionach. No jednak nie wyszliśmy. A z drugiej strony też wcale dobrze nie czujemy się w meczach z faworytami. <grym> tak? W ogóle w piłce nożnej się Tak. Czujemy. Bo z, się z, W ostatnich meczach z Holandią, z Włochami, z Portugalią i ze wszystkimi poważnymi drużynami przegrywaliśmy, ale to, że się nam udało w meczu towarzyskim pokonać na stadionie nadnarodowym Niemców, którzy przeżywali jakiś swój najgorszy okres chyba od, nie, nie wiem kiedy, może od początku XXI wieku, no to, to, to o niczym nie świadczy, ale... A ani... to może być fajny turniej dla piłkarzy, no bo pojadą tam bez żadnej presji w wyniku. Dokładnie, to będzie taki trochę mecz, znaczy to trzy mecze w zasadzie, jak mecz z Francją na mundialu w Katarze. Czyli wyszliśmy z tej grupy, już mamy ten sukces, zrobiliśmy nasz cel minimum, bo teraz... Celu minimum to w zasadzie nie mamy. Nie, nie, nie myślę, że. Nie, nie, trudno mówić, że powinniśmy wyjść z grupy, a jak nie, to trzeba ścinać głowy. No, no, no chyba nie. Po prostu powinniśmy się fajnie zaprezentować i to powinien być nasz cel. Więc ten cel w postaci w ogóle wyjazdu już mamy i teraz się bawmy tym. Ja bym Ale... chciał, żebyśmy grali tak jak z Hiszpanią. Ale skąd, skąd taka nadzieja w ogóle, że my zagramy fajnie w tą piłkę? Jakby ra racjonalnie, jak, jakie są racjonalne Bo no, My fajnie sam rozmawiamy o hipotetycznych sytuacjach, pojedziemy, zagramy trzy super mecze mhm. i będziemy dumni z tej reprezentacji. Jaka jest racjonalna przesłanka, że my pojedziemy tam i zagramy fajny, ofensywny futbol jak z Hiszpanią? No Pewnie, pewnie przegramy, a może w jednym meczu się właśnie uda, może coś tam. Jedyna jest taka, że pozbawieni tej większej presji, bo nikt nie będzie o nich oczekiwał awansu, ściąąą z siebie ten bagaż tych oczekiwań zagrają tak jak z Francją. I narodowo skłonność do wypadania w entuzjazm. Tak. No tylko, tylko skąd racjonalna przesłanka, że drużyna prowadzona przez Michała Probierza z mocniejszym od siebie rywalem zagra ofensywną fajną piłkę. Bo ja jestem przekonany, że za chwilę jeszcze, jeszcze, jeszcze poczekamy i im bliżej będzie tego turnieju, co miesiąc, tydzień każdy będzie nas przybliżał do tego, że będziemy jednak tutaj mówić, że no to może z Holandią zamurujmy się, żeby był remis i z Austrią zagramy o, o wyjście z grupy. I, i... I, I czekają nas znowu trzy mecze, i, i, i męczarnie, tak jak Polska-Meksyk, czy, 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 czy mecze, których w ogóle się nie dało oglądać, tak jak ten wczorajszy. Mhm. Ale czy tego chcemy, czy nie? Michał Probierz tym zwycięstwem przedłużył sobie kontrakt. Czy on ma chyba kontrakt do tego, ale tak już wiecie. I praktycznie, i teoretycznie do końca eliminacji Mistrzostw Świata, bo potem tym pewnie nie zostanie zwolniony, chyba żeby przegrywało wszystko wysoko. Ale nie można go zwolnić po odpadnięciu z takiej grupy. Ale to też byłaby bzdura, gdyby nawet na tym turnieju za naszą granicą. Probierz przegrał, nie wiem, 4-0 z Holandią, 4-0 z Francją i 2-0 z Austrią ale... i został zwolniony po Dlaczego? tym turnieju. Bo ja rozumiem, słabo zagrać, ale jednym z największych grzechów polskiej piłki w ostatnich latach jest brak ciągłości pracy selekcjonerów. I Probierz wykonał jakieś swoje minimum, rozpoczął cykl pracy, stworzył całkiem przyzwoitą atmosferę wokół kadry i w kadrze i mimo tego, że na przykład przegrałby ten turniej, moim zdaniem zasługuje na to, żeby w jakimś dłuższym cyklu y, poopracować, no bo zwolnił probierza i zatrudnił kogo. Łatwo ci mówić teraz. Nie sądzę, żebyś pod koniec czerwca przy bilansie 0,10 przed na sztandarach z probierzem. Nie wiem, tak. no, jedną, jedną wciśniemy. Wtedy, wtedy można by się zastanawiać. Aczkolwiek trzeba by już brać pod uwagę fakt, że jeśli znowu pojawiłyby się jakieś zagraniczne wynalazki, nie wiem, Andrew Willejz, Boaz, byłby tam dostępny, to trzeba by brać pod uwagę, że faktycznie te eksperymenty ze zagranicznymi selekcjonistami z jakiegoś względu mogłyby nie wypalić, tym bardziej, jeśli decydowałby o tym Cezary Kulesa. Dopóki Kulesza. będzie Cezary Kulesa, tak. to myślę, że Michał Probierz będzie, jestem przekonany, że rozpocznie eliminację do Mistrzostw świata. Mam nadzieję, że je dokończy. Chociaż tutaj jakieś wątpliwości może, może dzisiaj się jeszcze za wcześnie, żeby się pojawiały, bo nawet nie wiemy, jakich mamy rywali. Natomiast no, pamiętajmy też o tej Lidze Narodów i pamiętajmy o tym, że na razie budujemy. Już, już wczoraj po prostu nie, niektórzy tak od, od, odpłynęli w tym entuzjazmie i, i budowanie tego pomnika Michała Probierza, że to jest selekcjoner, który w pierwszych sześciu meczach nie, w sześciu nie, meczach go, nie tak. przegrał. W ogóle my, my nie przegraliśmy jeszcze. Ja. Tak, ale kiedy kiedyś w historii Polski był taki selekcjoner, który. Za, 13 meczów, to co powiedziałeś, razem licząc tą reprezentację u 21, ale nawet jeżeli spojrzymy na rywali, z, jakich, z jakimi graliśmy, no to Michał Zachodny dzisiaj wrzucił taką statystykę, że średnia tych rywali i pozycja ich w rankingu FIFA to jest 103, a średnia rywali, z którymi będziemy grać, bo gramy teraz, przypominamy, z Ukrainą, która jest mega mocna, z Turcją, która jest mega mocna, to są nasze dwa takie mecze sparingowe przed Euro. mamy piekielnie trudną grupę na Euro i później mamy sześć meczów Ligi Narodów, gdzie gramy dwa razy z Portugalią, dwa razy z Chorwacją i dwa razy ze Szkocją, która i tak wydaje mi się, że dzisiaj jest poza naszym zasięgiem. Czy średnia tych spodziewał wszystkich rywali. spodziewał się w roku? I średnia tych wszystkich rywali w rankingu FIFA jest 18 w porównaniu do 103. I teraz jeżeli my nie przegramy żadnego meczu w 2024 roku, to sam wybuduje pomnik <laughs> Michałowi Probieżowi, ale no, no będzie piekielnie ciężko I, i my o tym zapominamy, że, że, że Michał Probiesz oczywiście posprzątał i chwała mu za to, i, i, i super, że jedziemy na to euro. Natomiast miał no, 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 rywali bardzo słabych i, i tak naprawdę mega farta wczoraj, bo mówię: jedna interwencja szczęsnego po tej główce mura i, i rzuty karne, które są absolutną loterią, lub loterią nie są, w zależności od tego, co powie Zbigniew Boniek, bo obydwie wersje są Karny. <laughs> prawidłowe. Karny jest jak coś jak przede wszystkim. Ale po... Kowal powiedział, że to, że męczy z tonią może być ostatnim, który wygramy w tym roku. Może tak być. No w, w sumie to liczymy jako remis, tak? De facto. Mhm. Znaczy, ja, ja też wracając trochę do Michała Probierza, nie jestem za tym, żeby stawiać pomnik po tym, co, co zrobił, bo to była praca, tak jak powiedziałeś, sprzątająca i, i tak jak mówiłem na początku o tych małych krokach, to, są, to jest robienie cały czas bardzo małych kroków i chwała za nie, ale no do pomników jeszcze bardzo, bardzo daleko. Pamiętajmy, że była Mołdawia, były Czechy, to tam mógł Michał Probierz e, swój, mógł osiągnąć ten awans bezpośrednio, i, i wtedy byśmy mogli powiedzieć, tak. Że naprawdę świetną pracę wykonał. Ta praca jest po prostu niezła, jest obiecująca na pewno. Zmienił się klimat wokół kadry, kilka pomysł wypaliło i, i za to chwała. Natomiast do pomników jeszcze jest naprawdę bardzo daleko. Yy, na naszym czacie SAST MAST pisze, że probierz nie posprzątał, tylko zameldł syf pod dywan i wszystko się wysypie niedługo. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo jednym z największych problemów, mimo że brzmi to banalnie, tej reprezentacji było to, że nie istniała jakakolwiek komunikacja i więź z Fernando Santoszem i jak reprezentanci przyjeżdżali na zgrupowanie, to nie mieli takiego poczucia, że przyjeżdżają na coś istotnego, tylko, że zaraz znowu przegrają mecz, a za Michała Probierza faktycznie udało się ten klimat i atmosferę też wewnątrz reprezentacji zmienić na... na pozytywne I, i to, że Michał Probierz to brzmi bardzo banalnie, jest Polakiem, zna tych piłkarzy, jest z nimi w ciągłym kontakcie, to jest minimum, minimum, ale udało mu się to posprzątać, bo syf schowany pod dywan byłby wtedy, kiedy Próbuj by nic nie zmienił, miał w dupie reprezentację tak jak Fernando Santos, tylko udałoby się awansować na Euro 2024. Ja bym bardziej to, nie wiem, porównał. Na przykład w... do tego, że, że wciąż mieszkamy w ciasnej kawalerce, a nie przenieśliśmy się do luksusowego apartamentu. Tak to wygląda. Mamy czystą kawalerkę, ale z lat 60. -tych. A moim zdaniem, wpływa na twoją narrację. Na to jest pos... jeszcze na ale... <laughs> tak. W ale duży sposób wynik, bo jakby tam nie wystawało, nie wystawało kolano yy, przy bramcy. W w końcówce pierwszej połowy, to mówiłbyś inaczej dzisiaj. Tak, ale też, wiesz, jakby na przykład... Byliśmy dużo szczęścia. Kolomuani wykorzystał tą swoją sytuację w finale mundialu i Martinez Zawsze by tego jest. nie obronił, to wtedy byśmy mówili, że Leo Messi nigdy nie wygrał Mistrzostwa Świata. No to jest... A masz... Nie, to jest zupełnie... To jest zupełnie no, ale, na przykład, masz, bo... ale Argentyna zagrała super mecz, a my zagraliśmy no tak, dwa z tak. po prostu. Wciąż no, mówilibyśmy, właśnie, że... że Leo Messi jest wielkim piłkarzem. Tak, ale czy, czy, czy wtedy byłeś z pełnym przekonaniem, powiedział, że Leo Messi jest najwybitniejszym piłkarzem w historii, czy może Maradona, który w 1986 wygrał Mundial, a temu się nie udało? Ale nie porównuj tego do meczu z bo to... Nie, ale mówię, <laughs> jak, mówię o dużej skali porównania, że, że wiesz, Walijczycy też zagrali bardzo ale słabo. Ale no to robisz porównanie na dużą skalę, to nie możecie go wywrócić jedna, jedna sytuacja meczowa. W sensie ja bym powiedział, tak, że, Messi, że Messi jest najlepszym piłkarzem w historii no więc, świata, no nawet więc, jakby nie wygrał mistrzostwa e, Dlaczego my? Katarzy. Teraz e, odwołujemy się do jednej sytuacji i że, że gość spalił, ten Ben Davis spalił w tej sytuacji. Nie, spali. chodzi mi o to, że... I że my mamy sobie... No, tak, chodzi mi o to, że ty teraz o mówisz, mówisz Nie, mówisz, mówisz, że Michał probierz posprzątał i że jest fajnie kawalerka, czysta. No ale jakby, jakbyśmy jakby, przegrali w karnych nawet, no to właśnie. byśmy mówili, że posprzątał czy nie. No właśnie, o to, Wiesz, o to nam no to chodzi, to rozumiesz? Jest. No to mówię, że moim zdaniem wciąż funkcjonujemy w jakimś komunalnym lokum i. I źle to wygląda, ale nie mam przekonania, nie mam przekonania, że, że są jakieś brudy, które zostały schowane pod dywan. No, ta reprezentacja wygląda fatalnie i doprowadziła się do stanu jakiegoś zbiedzenia i biedy, ale wciąż jest to dużo lepsza atmosfera i dużo. Ciekawsza, bardziej obiecująca reprezentacja niż ze Fernando Sandersem? Na pewno, Michał, próbujesz dał sobie szansę, yy, ale rzeczywiście, ja, ja może, może i to, ten, ten, ten syf pod tym dywanem to, to interpretujemy w ten sposób, że gramy po prostu zaraz z bardzo poważnymi reprezentacjami, a do tej pory graliśmy z amatorami, bo Estonia no to, 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 jest, to jest poziom Gibraltaru co najwyżej, bo nawet San Marino, czy, czy już nie mówiąc o Luksemburgu, to są dwie klasy wyżej. Yy, natomiast no, przed nami ogromne, ogromne wyzwania i

Teraz dopiero okaże się czy, czy, czy jest posprzątane czy nie i jak to zderzenie z rzeczywistością będzie wyglądać. Natomiast ja nadal jestem oszołomiony i, i, i w totalnym szoku, że my na to euro jedziemy, bo tak naprawdę żeby y, zagrać na euro y, mieliśmy najsłabszą grupę w historii i licząc te mecze barażowe, to jest 12 meczów trzeba było zagrać, to my wygraliśmy nie licząc meczu z Walią, no bo to liczymy jako remis, wygraliśmy cztery mecze, dwa z San Marino, jeden z Albanią i ten y, baraż z Estonią. San Marino? Z Z, z, z Spami 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 Spami. Spami. Tak, tak, tak. Się za zafiksowałem <laughs> się na to San Marino. Wydaje Więc mi się, że. Totalny totalny, totalny. I, I my jedziemy teraz na euro i, i mamy zagrać z Francją, Holandią i, i Austrią. Że że Aleksander Ceferin, czyli prezydent UEFA, już sobie zapewnił kolejną kadencję w, w roli. Prezydenta UEFA, bo to, że on zostawił tą furtkę z Ligi Europy, sprawiając, że drużyny naprawdę. Ligi Narodów. Tak, z Ligi Narodów, że sprawiając, że naprawdę słabe drużyny mogą się na wślizgu tylną drogą dostać na, na euro, to jest majstersztyk zarządzania. Majsterztykiem jest też kontrakt Fernando Santosza, bo uważam, to, to nie jest duża suma dla niego, ale wciąż to jest duża suma dla przeciętnego człowieka. 750 tysięcy złotych. Dostanie Santos za awans na. wylał fundamenty tego na, sukcesu. Na to euro, a nie zrobił nic. Odstawił, żeby, odstawił żeby, krychę i, i glika, Żeby na to euro się dostać, bo jeszcze nie wiem, gdyby do baraży dostawała się coś się drużyna, to okej, okay, ale. No przecież te baraże zapełnił nam jeszcze Jerzy Brzęczek, a nie Fernando Santos. No to... to jest zawsze ryzyko, kiedy się ściągasz trenera z takim nazwiskiem, no bo to tutaj sam. Nie ma, nie ma, nie ma grama wstydu yy, ten piernik, żeby weźmie te pieniądze. Mm. Wiesz, no, gra ma wstydu. Starszy człowiek chce mieć fajną emeryturkę. Ma problemy z krótkami. Sobie, on, sobie on sobie to wywalczył. I ciężko, z, do, pi swoją... do pierwszego mu ledwo On sobie to wywalczył <laughs> swoją <laughs> pracą w Portugalii, gdzie przez wiele lat y, <laughs> był selekcjonerem wygranych z Europy. No przecież jak on przychodził na rozmowy z Cezarem Kuleszą, znaczy z Łukaszem Wachowskim pewnie bardziej. Google Google Tłumacz. Z, albo z Google Tłumacz, z, z, z czatem GPT, e, no to przecież miał szereg różnych wymagań i jeżeli chcesz, będąc polską ściągnąć takiego selekcjonera do siebie, no to no masz wybór, albo się na nie godzisz i w przypadku porażki masz mega duży problem i jesteśmy w tej sytuacji, no albo ściągasz jednak innego trenera typu probierz. Ale nie powinien zachować trochę klasy i się zrzec? A ty byś zrzekł? Ja się nie rzekł. jestem no. ostatni człowiek, żeby komuś mówić, co ma robić w takiej kwestii moralnej, w sensie no z jego. wywalczmy sobie to, ma kontrakt, tak, no. Natomiast problem jest taki, że nie było żadnego i nie ma żadnego researchu, bo najpierw zatrudniamy Paulo Sousa, który tam w, w, co chwilę zmienia kluby jak, jak rękawiczki, a, a później zatrudniamy Fernanda Szantosza, gdzie wiadomo, że on ma te problemy podatkowe, to jest pal licho, ale, ale no. no. Portugalczycy, wszyscy dziennikarze odetknęli z ulgą i, i całe tam środowisko piłkarskie ucieszyło się na wieści o tym, że, że już ta historia się kończy. No bo rzeczywiście Santos jakieś sukcesy miał, no to 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 um, tylko to już, już, już trochę prehistoria. No. No trochę, I, trochę się okazało, że wystarczyło ten, zrobić research, ten ten na zobaczyć, ile ma lat. I ten potencjał, tak, to, 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 jest, to jest jedna kwestia, ale ten potencjał Portugalii, no to dopiero teraz widać, jak on, jak on, jak on wygląda. No i i, i, i czy, czy to był świetny trener w Grecji, też jakoś wielkich tam sukcesów y, nie miał w reprezentacji. I tego nam brakuje i to jest taki chyba polski minimalizm, że jak my się już decydujemy na jakiegoś zagranicznego trenera, no to szukamy takiego ze średniej półki. No to już jak chcesz kogoś takiego <sum> mega mocnego, no to stać nas na to, bo Polski Związek Piłki Nożnej ma bardzo dużo pieniędzy. To już weź takiego kozaka, no ale jeżeli cię nie stać na tego kozaka lub ten kozak, co, co jest bardziej prawdopodobny po prostu tutaj nie chce przyjść, bo jesteśmy... To kozacy pracują w klubowym klubowej. główny tak, ale tam jakieś, jakieś, jakieś nazwiska, myślę, że takie. Rozma takie Rozmawialiśmy z, z mocne były do z, z tym, co teraz prowadzi Belgię Martinezem. No to pierwsze, co, co, co się zapytał, a gdzie wy trenujecie? Tak. No tak, ale tam, tam właśnie Martinez, takie nazwisko, nawet ten, ten, ten jakiś, jakiś człowiek na dorobku, jak, jak, jak Erw Renard, się o nim mówiło, mówiło się o... o to było ciekawe strząt, no, Mówiło tak. się o tym... To, to, to jest kozak? No, bo... ja ale, wiem, ale, ale, ale może nie kozak, ale przynajmniej jakiś młody facet, który coś chce udowodnić. Santos tutaj przyjechał po prostu no, obleśny stary dziad, przepraszam, że tak mówię, ale facet, który z higieną osobistą ma problemy. Nie wiem, czy, czy, czy rozmawialiście z nim w cztery oczy, ale ja miałem taką okoliczność i, i po, i po prostu to było, po to było takie dość, dość nieprzyjemne, no bo, bo po pierwsze w, w, walił fajami, bo on co chwilę tam po prostu jednego, drugiego odpalał, a po drugie, no rzeczywiście problemy z higieną osobistą, jak porozmawiacie z lukarzami naszej reprezentacji, to kilku, kilku o tym może nie wprost, ale, ale mówiło, że, że tak, no... Że był problem, tak? Tak. Klikłeś tam... na tego szort. <gulanie> ale on też tak wyglądał, e, siedząc na rezerwowych, jakby. Nie jakby miał problem z higieną, bo tego nie jestem <gulanie> w stanie przez telewizor wyczuć, e, ale jakby chciał iść na papierosa. Co, cały czas ta wida była. Jezus, jeszcze 30 minut! Nie, no, to jego miny to memiczne były. Tak, <gulanie> tak. tak. Nie, no, widać bo, że, to, widać było, dzieje. że nie chce, bar że bardzo nie chce być w tym miejscu, w którym jest. Moim zdaniem jest tylko jedna wada tej konstrukcji logicznej, że jeśli przyjrzeć przyjrze się właśnie tym reprezentacjom, które są z naszej półki i moglibyśmy tak grać jak oni, no to na przykład Węgrzy postawili na Rossiego, czyli trenera całkowicie nieznanego we Włoszech, który tam nie święcił żadnych sukcesów, ale na Węgrzech miał mniej więcej taki status jak Costa Runiaić u nas. Czyli był dobrym trenerem, który znał ten rynek, osiągał sukcesy z lokalnym okresie. Runiczyu tego nie można powiedzieć, ale osiągał dobre wyniki, nie zdąwał może trofeum brunić, ale to podobny profil. Czyli moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby ten selekcjoner znał tu lokalną no Był bie Bielica był na przykład jakimś tak, takim tak, tak, kandydatem, nie? To, 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 to można poszukać. Co mnie, co mnie martwi przed euro jeszcze, bo Michał Probiesz, teraz nie, nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo się hamuje. Tak. Przy, na tym zgrupowaniu przed udzielał tak miałkich wywiadów, że nie dało się tego oglądać i słuchać. Natomiast znamy Michała Probierza I znamy też selekcjonerów reprezentacji Polski Przed dużym turniejem jest Gorączka no Odpalo, Musi, się musi być Gorączka Nawet jak przyjechali zagraniczni, zagraniczni trenerzy Też mieli Gorączkę bo są za nagle sobie wymyślił, że gramy jednym napastnikiem. Boję się, co Michał Probierz wymyślił. Michał Probierz uwielbia wojować z całym światem i do tej pory nie miał ku temu okazji, bo raczej dostał bardzo duży kredyt zaufania, zważywszy na okoliczności, w jakich obejmował kadrę. No bo nikt się nie spodziewał cudów w sytuacji, kiedy mieliśmy taki syf. Raczej daliśmy mu czas, żeby ten syf ogarniał i mam na myśli tutaj i media, i, i kibiców, i, i pewnie też piłkarze podeszli do, do tego szkoleniowca z zaufaniem, rozczarowani po tym, jak potraktował kadrę Fernando Santo. Nie miał żadnej porażki jeszcze Michał Probierz, więc tak naprawdę nikt jeszcze w niego otwartych, mocnych dział nie wytoczył. Więc nie wiemy, kompletnie nie wiemy, jak się zachowa w sytuacji, kiedy przyjdzie mu odpierać ataki. No a to jest trener, który może się zagrzać. I czekamy na taką weryfikację, z taki sprawdzian. Teraz wytrzymał ciśnienie, natomiast to było ciśnienie... Ale ja nawet mówię, przed samym turniejem, że się może mhm. zagrzać. Ja się z tym nie zgodzę, co mówi Kuba, bo Michałowi Probierzowi dostawało się się dosyć mocno od mediów i raczej zasłużenie, bo były punktowane te jego naturalne wady, tezy różne. Ten twój wywiad z nim też był na kontrze. Mógł uważać, że jest poszkodowany, że jest obrażany na przykład, albo że ludzie go hejtują i nie lubią. I Czesław Michniewicz miał dokładnie tak samo. I w momencie sukcesu, czyli tego meczu barażowego, on nie chodził po stadionie tam śląskim, a probierz w Cardiff i nie zapalał sobie cygara, nie robił zdjęć nie udzielał bezpiecznych wywiadów. Tylko pokłócił się z Kurowskim, po czym się połączył z, z kanałem sportowym i mówił, że ktoś jest pijany, ktoś leży w spoconej koszuli pod redakcją i tak dalej. dalej. to jest ta gorączka, właśnie. No to jest właśnie gorączka, i mam wrażenie, że probierz jest mądrzejszy, bo uczy się, te, się też na błędach. Michniewicza i nie sądzę, żeby on w to popadł, bo wydaje mi się, że dobrze się przygotował do tej roli selekcji. On popadał. On przez lata wojował ze wszystkimi, po czym w reprezentacji wojował mniej, ale wciąż wojował, a od kilku miesięcy w ogóle nie wojuje i ja to się, z... się podoba. Moim zdaniem się odpali, bo, bo... I, to, i to nie jest kwestia Michała Probierza, bo on jest naprawdę bardzo fajnym facetem, tylko jest, jest po prostu jakaś taka niewypowiedziana chyba presja, i ci nasi trenerzy oni, oni im odwalało. No chyba, chyba Engel był takim ostatnim. Który, który jedyny w miarę jeszcze zachował, bo miał ten swój y, magiczny płaszcz, który go chronił przed wszystkim No Też mu odwaliło, nie wziął Iwana, mówił, że jedziemy po złoto. No, ale no, to powie, no, no tak, no po, powie, no po złoto, tak, rzeczywiście, to, to o tym zapomniałem. Później się, później się tłumaczył, że, 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 że no, jedzie, no, po się, jedzie się po to na turniej, żeby go wygrać. Natomiast każdy następny później coś, coś, coś tam odwalał, no nawet Nawałka miał przecież te, te kwestie tych okrągłych stołów zamiast kwadratowych, tego, że nie może się cofać. Autokar jak jedzie ale i, zawsze, i jakieś pod, tam jakieś ale pod, no, przywiązanie okały. do tych nazwisk przed mundialem przede wszystkim. Przywiązanie być. do nazwisk przed mundialem, tak, tam, tam 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 jeszcze kilka innych innych rzeczy, więc ta presja jest i myślę, że, że, że Michał się i tak prędzej czy później odpali, chyba, że no, nie będzie wyników, bo to jest właśnie, to jest, to jest najgorsze, że jak jak nie ma wyników, no to, to wtedy zawsze trener gra jak ofiary, a jak są wyniki, no to teraz ja wam wszyscy dziennikarzyny i tam hejterzy i, i, i w ogóle zawsze to jest na kontrze. I, I to jest chyba takie najbardziej przerażające, że to nie tylko Michał Probierz, ale też nasi piłkarze. No jeżeli ślicznie jest w stanie powiedzieć, na jaki film poszli i, i, i pytanie o... Ale przyznasz, o... pytanie poniżej pasa. Poniżej pasa to jest po prostu. Ja uważam, że w ogóle pytanie piłkarzy o cokolwiek jest poniżej pasa. I, i to jest... zwłaszcza na konferencji prasowej i na konferencji prasowej w ogóle no, te konferencje prasowe to powinno się zdelegalizować i zlikwidować, bo, bo ci piłkarze nic nie mają do powiedzenia ciekawego inspirującego, to nic nie wnosi to cały czas jest nie wiem po co są codziennie konferencje prasowe jakaś, 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 jakaś nowomowa to do niczego nie prowadzi a jednocześnie pokazuje, że, 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 że ci ludzie nie mają żad... do siebie żadnego dystansu i też nie podchodzą z szacunkiem i do dziennikarzy i do, i, i do kibiców i jak mówił An Anthony Hopkins, że on Traktował kiedyś ludzi z szacunkiem, a teraz z wzajemnością, to, to uważam, że ci dziennikarze też, też powinni no, no, no zacząć po prostu zadawać jakieś sensowne pytania. I, i może, może nie o, o, o te kwestie, o której mieliśmy nie mówić i, i wtedy się kończy program, więc nie wypowiadam <śm> tego, <śm> tego nazwiska, ale, yy, no ale coś w tym jest. No i, i, i ja rozumiem, że. że, że, że jest jakaś tam presja, że, że, że jest reprezentantem Polski, że 40 milionów ludzi obserwuje, reprezentuje, ale, ale no, no, no gdzieś tam tego dystansu bardzo mocno brakuje. I tak jak mówiliście, że, że brakuje takich postaci, z którymi można by się identyfikować i, i za którymi można by skoczyć w ogień. Był, był Piszczek, y, f, fajny facet, był y, Kuba Błaszczykowski, był Glik, Pazdan. Y, Pazdan. No, nawet, ten, no, no, nawet Krycha był jakąś taką osobowością. Dzisiaj tych osobowości w tej reprezentacji praktycznie. Nie ma. No, Lewandowski jest czarno-biały, tak naprawdę piarowa y maszyna. No, świetny piłkarz, ale, ale on, on nie ma nic do powiedzenia tak naprawdę. No, zero. No, myślę, że, 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 że jakbyście poszli na, na piwo z Robertem Lewandowskim, to, to nie byłoby to jakiś udany, no <laughs> udany wieczór. No. I znowu wracamy do tego, że jedyny taki kolorowy jest Szczęsny, który ma faktycznie tak, coś tak. do powiedzenia. Mhm. No, ja myślę że też, że Piotrowski jest takim gościem, który od razu budzi sympatię. Ale za, za wiele jeszcze nie powiedział. Piotrowski, Piotrowski jeszcze za wiele nic, nic, nic nie powiedział. Za, za wiele ale... nie powiedział. I tu... Wrażenie jest Ale fajne, fajne odkrycie Michała, Michała Probieża. Natomiast tak. też pamiętajmy o tym, że Piotrowski to jest jego. Pierwszy sezon, gdzie rzeczywiście on ma takie liczby i strzela tyle bramek, i teraz dla dyrektora sportowego każdego klubu to jest chyba największe przekleństwo, bo dużo ludzi się interesuje teraz Piotrowskim. No i, i pytanie, czy on jest rzeczywiście tak dobrym piłkarzem, no to, to, to zobaczymy za jakiś czas, bo może się okazać, że to jest taki jednorazowy wystrzał, jak miał no, piątek, i, i, i okaże się, że ta kadra to jest jednak są za wysokie progi, bo to jest taki, taki top i prime. Tego może może być tak, ale niech się rozwija chłopak i niech będzie coraz lepszy. Może być takim Mączyńskim też, który gdzieś tam za nawałki świetnie funkcjonował. Więc tak, ale rzeczywiście wygląda na takiego bardzo sympatycznego chłopaka, ale jeszcze niewiele powiedział. Panowie, kończymy, ale to absolutnie nie jest koniec wrażeń na weszło TV. W ciągu, nie wiem, godziny to na pewno, ale postaram się szybciej. Na kanał wleci vlog człowieka, na którego wszyscy czekacie, czyli Wojtka Kowalczyka. Ciekawe, sam jestem ciekaw, co Wojtek powiedział. A w ciągu dnia wleci też vlog, na którego nie czekaliście, ale powinniście czekać, bo będzie stanowisko Krzysztofa Stanowskiego. O ile dobrze zrozumiałem, bo sam jestem zdziwiony. Ale tak mi Adam Zoszek przekazał, więc yy, będzie. No i jeszcze merytoryczny Wojciech Hadej będzie. Merytoryczny Wojciech tak. Hadaj to, że zostawimy się na deserek tak, najpierw. Tak. Już tak na spokojnie, żeby się, tak, żebyście się nie przejedli, kochani. Sów bardzo fajny, czy nie chcę się sam, chciałem powiedzieć, bardzo fajny program, ale to byłoby narcystyczne. Bardzo, informa bar bardzo informacyjny program, bo. Wiecie przynajmniej, że Fernando Santosławi jedzie z ja. <grymne> Jan Mazurek. Dziękuję bardzo. Marek Szkolnikowski. Dziękuję. Dzięki, że wpadłeś. Jakub Białek. Dzięki. Do zobaczenia. Hej. Za sportowe emocje przy programie dziękuję jego sponsor Orlen.